Ja przede wszystkim chylę czoła tutaj przed Państwem. Gorąco Wam gratuluję tej siły, odwagi w mówieniu o trudnych sprawach, bo myślę sobie, tak jak Pan zaczął, myślę sobie, że szczególnie mężczyźni w tym naszym patriarchalnym jednak systemie i przyzwyczajeniu mają trudność w ogóle w mówieniu o trudnych rzeczach, więc to jest bardzo ważne, kiedy się to dzieje i kiedy jesteśmy świadkami czegoś takiego. Nie jestem specjalistą, mogę bazować tylko na swoim doświadczeniu i tak sobie myślę, że rzeczywiście żyjemy w dosyć ciekawych czasach, co też może być poniekąd przekleństwem. Myślę sobie, że mierzymy się z trudnymi rzeczami, bo te okoliczności nie są łatwe. Myślę sobie o pandemii, myślę o wojnie, która jest bardzo blisko nas, o kryzysie, który w perspektywie nas za chwilę dotknie i też o kryzysie klimatycznym. I zastanawiałem się wczoraj, jak o tym rozmawiać z dziećmi, kiedy mam sam ze sobą trudność w myśleniu o tych sprawach. Ale to, co możemy zrobić moim zdaniem, to budować wspólnotę. Wspólnotę i myśląc o rodzinie i mając nadzieję, że później ta wspólnota będzie zataczała coraz większe kręgi. To znaczy być w tym razem. To znaczy zapraszać dzieci do naszego świata. Pokazywać im, że my też sobie ze wszystkim super nie radzimy, też jesteśmy niedoskonali. Być może wtedy oni też nie będą mieli takiego mechanizmu, żeby się porównywać z kimś. Bo to, co robi internet, który obecnie jest utożsamiany właściwie z mediami społecznościowymi, to jest kreowanie jakiegoś świata, którego nie ma. I myślę sobie, że dzieci tam spędzają mnóstwo czasu, przepadają w nim, porównując się, no właściwie jest chyba to depresjogenne. Ja nie jestem specjalistą, ale to jest moja intuicja. Więc to, co możemy zrobić, to rzeczywiście spędzać jak najwięcej czasu razem. Zapraszać ich, zabierać ich do pracy. Ja tak robię, pokazywać im swoją pasję. No i chodzić i biegać w lesie przede wszystkim. Tak myślę. Znaczy, to jest szansa. To jest ta nasza szansa. To jest ten wspólny czas. Gorąco do tego zachęcam i siebie, i każdego.